To były tak zwane, Kubuś, te bocianice, czyli tutaj stale zawsze był maszynowy karabin. Karabin i chodził naokoło. On sobie chodził naokoło i to było oświetlone wszystko, nie tak jak dzisiaj. To było wszędzie widno, tak jak w dzień, w nocy. I te w tych budkach byli, na każdych rogatkach są te budki. Tak, no jedną z tych tutaj mamy. No i to bunkier. Da, jak alarm, to dla SS-manów bunkier. Jak dzisiaj, jak to... był na przykład jakieś wieszanie, albo jakiś rozruch, coś takiego, to od razu lufy i nie było szans ani ucieczki, ani tam się buntować, czy co, bo... Jeżeli się zgadzał apel, to raz, dwa, o godzinie 18:00 odbierali apel i zaraz jak się zgadzało, to było szybko. To komanda ustawiać się i do pracy wymarsz. Ale jeżeli brakowało, tam ktoś umarł, wsunął się gdzieś tam pod te koje, że nie widać było, nie tego, to szukali całe, wszystkie blokowe latały wszędzie, wszyscy szukali, aż znaleźli trupa, czy tam chorego. A jak nie znaleźli, a ktoś uciekł, to bywało, że się było również, całą dobę się stało, czy mróz, czy śnieg, czy zimno, czy słońce. A w niedzielę to brali, i trzeba było tę jakę, i tak trzeba było, i stał, i rzucali. Jaka to marynarka? Rzucali piasek, albo ziemię, albo kamienie, i nosiło się naokoło obozu. Z jednego miejsca się brało, w drugie miejsce się składało. Ten lekarz Makowski wiedział, że ja się nie podniosę z łóżka, bo byłem w stanie takim już prawie na pół żywy. To on mnie złapał i do takiego, no jak się nazywa, prosektorium, czy do tej trupialni. I tam to było chyba gdzieś w czerwcu, w 1944 roku. Jak ten był, ta selekcja była w szpitalu, no to ja leżałem na tych trupach. Jak tam się skończyło, bo to wszystko w rytmie takim wojskowym, szybko. I jak ten już słyszałem tylko płacz, jęk o Matko Boską, o Jezu, o Chryste i tak dalej. Tych, którzy byli jeszcze no, żywi, to oni tak wpychali tych więźniów do takiego, no jakby karetka i wieźli do tego właśnie Birkenau, do którego mamy tam dzisiaj o 18:00 pojechać, czyli do Rajska, albo Brzezinka się nazywa. To myśmy nazywali takim, że jadą ci nasi koledzy, więźniowie do nieba. To jest droga do nieba. Ja w ten sposób uniknąłem tego, no, wywiezienia mnie do pieca. Ale to było parę ładnych razy, te selekcje. Kiedy już byłem w pracy, jak się szło na przykład z pracy, to ktoś tam uciekł, ktoś tam coś zrobił, jakieś wykroczenie, no to dziesiątkowali i do, na szubienicę. Tak to wyglądało. A Zosia też była parę razy na tych tak zwanych selekcjach. Ja cztery razy, jak robili selekcję. To człowiek nie wiedział gdzie i co. Ale może sobie Kubuś wyobrazić, jak idziesz teraz, nie wiesz, robią selekcję, czy palcem pokażę na ciebie, czy nie. No przeszła ta świta i udało się. Także to było okropne. Ja
Tu nawet dawali takie mydełko i rozbierali się, kładli rzeczy, a tutaj gazowali, no i od razu do krematorium wyciągali, bo tu rzucali takimi otworami ten gaz i w ciągu tam parę minut to wszystko się dusiło. A oni patrzyli przez takie, no wizję, jak się nazywa, wizjer, tak, jak to wszystko. A tutaj po wojnie to przecież strażniki byli, bo przecież Oświęcimiaki szabrowali, kopali, grzebali w popiołach, przecież tu stawy, gdzie tu popiół rzucali, takie tam stawy, oni wykopywali, pukali i złoto szukali, i brylanty znachodzili, wszystko. Dlaczego? Niech mi zasugeruje coś, żebym ja się widzisz tu dotąd te tory, ale rampa to była het tam za tamtym blokiem. Bardzo tą samą drogą, dobrze? Wracać do... Ale naprawdę, ile rzeczy nie pokazało. Obwoziłam, nie przejdzie.